Taka jest prawda. Przykro mi, ale wczoraj odebrał sobie życie. To niemożliwe. Co teraz będzie z pieniędzmi z konta w Szwajcarii? Taka jest prawda. Przykro mi, ale wczoraj odebrał sobie życie. To niemożliwe. Co teraz będzie z pieniędzmi z konta w Szwajcarii? W rolach głównych Perła, odcinek 180. Nie wiem, jak Rosenda to przyjęła. Mam tylko nadzieję, że nie wpłynie to źle na ciążę. Powinieneś teraz przy niej być. Na pewno cię potrzebuję. Masz rację, w końcu chodzi o moją przyszłą żonę i matkę mojego dziecka. Uważam, że powinieneś walczyć o miłość Perły. Nieraz to mówiłem. Muszę już iść. Mercedes, to przez ciebie zamieniłem się w potwora. Rosenda nie zamierza tu przyjść? Nie sądzę. Właśnie powiedziała mi Octavio. Sądziła, że zaleje się z tego powodu łzami i pogrążę się w rozpaczy. Nic z tego. Nie powinnaś tego w sobie dusić. Tyle zniosłam w życiu, że śmierć ojca, który nigdy mnie nie kochał, nie robi na mnie wrażenia. Coś w tym jest. Chciał zabić Javiera, twojego przyszłego męża. Mamo, daj spokój. Ona nie chciała tego powiedzieć. Jak najbardziej. Proszę cię. Octavio nigdy cię nie kochał. To był maniakalny morderca. Dobrze, że nie żyje. Nie powinnaś była tego mówić. Taka jest prawda. Przykro mi, ale wczoraj odebrał sobie życie. To niemożliwe. Co teraz będzie z pieniędzmi z konta w Szwajcarii? Wracaj do domu, czekam na taksówkę.
Witaj. Wybacz, że się tu zjawiam. Chciałem się zawiadomić, że komendant Rivera czeka na nas w swoim biurze. Możemy jechać razem. Zostawiłam samochód w Juvenil. Właśnie zamówiłam taksówkę, ale się spóźnia. Służę pomocą. Jedźmy. Pozwól. Dziękuję. Przyłapałem was na gorącym uczynku. Co za cynizm. Jedźmy już, komary są chwilami nie do wytrzymania. Ruszaj. Nie masz wstydu. Czy moje masaże poprawiły pani samopoczucie? Tak. Cieszę się. Co cię obchodzi mój stan? Wszyscy mówią, że jestem starą, zgrzybiałą babą i życzą mi jak najgorzej. Ja nie. Czego chcesz? Podwyżki? Nie. Jestem zadowolony ze swojej pensji. Poza tym nie robię tego dla pieniędzy. Więc o co chodzi? Powiem, ale proszę się ze mnie nie śmiać. Chcę być blisko pani. Bardzo mi się pani podoba. Zwariowałeś. Dlatego, że coś do pani czuję? To bzdura. Mam już swoje lata. Dla mnie to nie ma znaczenia. Najchętniej nie rozstawałbym się z panią ani przez chwilę. O co ci chodzi? Nawet jeśli nie traktuje mnie pani jak mężczyzny, proszę dać mi szansę. Jesteś moim pracownikiem, co nie znaczy, że przestałem być mężczyzną. Co taki człowiek może czuć do starej, zgorzkniałej baby? Poznałem inną Mercedes i to właśnie ona mnie zauroczyła. Bezczelny. Możliwe. Ale liczę, że w ten sposób dotrę do pani serca. Widzę, że zaczynasz płacić za swoje błędy. Nie masz pojęcia, jak Perła mnie traktuje. Odpłaca ci tą samą monetą. Próbowałam ją przeprosić, ale ona nie chce ze mną rozmawiać. Na wybaczenie trzeba sobie zasłużyć. Staram się jak mogę, tylko nic z tego nie wychodzi. To nie takie proste. Perła bardzo cię lubi, ale czuje się zraniona. Ile bym dała, żeby mi wybaczyła? Gdzie jest pani Mercedes? Odpoczywa. Nie mogę jej przeszkadzać. Przecież ona nigdy nic nie robi. Czym się zmęczyła? Dostałem polecenie, żeby jej nie przeszkadzać. Nie zrozumieliśmy się. To pilna sprawa. Proszę natychmiast ją zawiadomić. Mogę przez to stracić pracę. Zna pan Donię Mercedes? Jeśli tak się stanie, ja cię zatrudnię, nie martw się. Muszę tam wejść. Proszę. Stracę przez pana pracę. Muszę z nią porozmawiać. Czego tu szuka ten awanturnik? Na pewno nie przyszedłem wysłuchiwać pani wrzasków.
Jakim prawem tak się tutaj szaro gęsisz? Niepotrzebnie się pani przede mną ukrywa. Jestem u siebie i nie zamierzam wpuszczać do mojego pokoju byle chłystka. Nie obchodzi mnie pani dziupla. Nie znajdę tam nic ciekawego. Widzę, kogo pani u siebie ukrywa, ale to nie mój problem. Czego chcesz? Proszę przekazać córeczce, że nie zamierzam z nią więcej rozmawiać. Wiem, że spotyka się z tym idiotą Javierem. Jak zwykle mąż dowiaduje się ostatni. Nie przeszkadza mi to. Mogę rozstać się z Perłą w każdej chwili. Proszę jej przekazać, że chcę rozwodu. Będzie ci za to wdzięczna do końca życia. To także pani zasługa. Teraz mieszkajcie sobie razem z tym kretynem Javierem. Nie chcę więcej słyszeć o pani córce. To wszystko, co musimy zrobić? Tak. Nie będzie pan miał żadnych kłopotów. A sprawa śmierci Fonseki? Przepraszam, jeśli wcześniej uraziły panią moje słowa, ale dla mnie wszyscy są podejrzani. Zostałam oczyszczona z zarzutów? Nie do końca, ale proszę się nie martwić. Wiem z raportu, że zabito Fonsekę z broni, która mogła należeć do Octavia Fantiniego. Do tego się posunął. Biedak, był nieszczęśliwy. To go nie usprawiedliwia. Kiedy mogę odebrać ciało Octavia? W każdej chwili. Zaraz zawiadomię jego rodzinę. Do widzenia. Chcę, żebyś był przy mnie. Wszystkiego cię nauczę. Tato, dlaczego? Alexis! Hola. Cześć. Pamiętasz? Często nas tutaj przyprowadzał. Jest tyle pięknych parków, ale on upatrzył sobie właśnie ten. Bawiliśmy się tutaj tyle razy. Chwilami marzę o tym, żeby cofnąć czas i znowu być dzieckiem. Chciałbym poczuć, że mama i tata nas kochają. Niestety, jej egoizm i jego problemy wszystko zepsuły. To przez rodziców taka jestem. Nie układało się między nimi, a ja do dzisiaj za to płacę. Poza tym, nigdy im na nas nie zależało. Dziecięca naiwność nie ma granic. Kiedyś wierzyliśmy, że wszystko jest w porządku, a rodzice kochają nas z całego serca. Myślisz, że ojciec cię nie kochał? Gdyby tak było, nie zrobiłby tego wszystkiego. I nie popełniłby samobójstwa? Właśnie. Chyba nigdy mu tego nie wybaczę. Jakie to ma teraz znaczenie? Nic już nie naprawi mojego związku z Robertem. Spróbuj jeszcze raz. Szkoda takiego małżeństwa. Oboje działamy sobie na nerwy. Mam tego dosyć. Dobrze, że jesteś. Wejdź. Jak Alexis i Gina? Nie najlepiej. Wygląda na to, że jednak dojdzie do rozwodu. Alexis załamał się po śmierci ojca. Nawet Gina nie jest w stanie go pocieszyć. Wyobrażam sobie, jak mu ciężko. Octavio odszedł niespodziewanie, na dodatek zostawił tyle niezałatwionych spraw. Miał żal do syna, że się od niego odwrócił. Nigdy sobie tego z Alexisem nie wyjaśnili. Nie wspomnę o jego matce.
Skąd o tym wiesz? Nie powiedziałem ci, że poznałem Octavia w więzieniu. Zaprzyjaźniliśmy się. Miałem mu pomóc zemścić się na Fonsece, Edgarze, na wszystkich, którzy go skrzywdzili. Ja też byłam na tej liście. Jak pan mógł się na to zgodzić? Nie chcę się usprawiedliwiać, ale przyznaję, że popełniłem wtedy błąd. Później próbowałem zerwać kontakty z Octaviem. I sam znalazłeś się na jego czarnej liście. To ja, kochanie. Jak się masz? A ty? Nie najlepiej. O co chodzi? Dzwonili z policji. Możemy odebrać ciało twojego ojca. Zajmę się tym. Załatwiłam już formalności pogrzebowe. Kocham cię. Ja ciebie też. Dziękuję. Odwiozę cię do domu i pojadę odebrać ciało ojca. Cześć. O co chodzi? Myślę, że zainteresują cię pewne informacje. To znaczy? Widziałam coś, co ma związek z Perłą i Javierem. Co chcesz przez to powiedzieć? Umówmy się na kawę, wtedy wszystko spokojnie ci opowiem. Dobrze. Spotkajmy się, kiedy skończysz pracę. W tym samym miejscu, co poprzednio. Będę czekać. Zjedliśmy ciastka, wypiliśmy kawę. Powiedz w końcu, o co chodzi. Bardzo ciekawi cię ten temat. Oczywiście. Chcę się rozwieść i dostać opiekę nad dziećmi. Muszę przygotować się do walki w sądzie. Jesteś niesamowity. Dlaczego? Niewielu mężczyznom zależy na zatrzymaniu dzieci. Po rozwodzie nie chcą takiego obciążenia. Ze mną jest inaczej. Nie umiem bez nich żyć, dlatego musimy mieszkać razem. Opowiadaj, co widziałaś. Robię to wszystko, bo wiem, jak cierpisz. Nie zasługujesz na takie traktowanie. Miło mi to słyszeć, ale przejdź do sedna. Wczoraj, kiedy Octavio groził bronią Javierowi, ten wyznał Perle, że ją kocha. Pewnie myślał, że zaraz zginie i to miały być jego ostatnie słowa. Co na to Perła? Krzyczała, żeby Octavio go nie zabijał. Nie zrobił tego i Perła z radości zaczęła obściskiwać tego idiotę. Dzieci już śpią. Idziesz na nocne czuwanie? Mogę ci towarzyszyć? Nie musisz, poradzę sobie. Dobrze, będę zaglądać do dzieci. Jutro poproszę Hortensję, żeby się nimi zajęła. Nie będą zawracać ci więcej głowy. To dla mnie żaden kłopot. Wolę, by opiekowała się nimi osoba, dla której przysługa nie jest takim wielkim wyrzeczeniem. Gotowa? Tak. Naprawdę chcesz ze mną iść? Oczywiście. Żyjesz w ciągłym napięciu, jesteś zmęczona? Nie chcę, żebyś z tego powodu miała wypadek. Sama nie wiem. Jesteś zaręczony z Rosendą i nie mam pojęcia, gdzie ona się podziewa. Pewnie spotkamy ją przy trumnie zmarłego. Poza tym nie robimy nic złego. Masz rację, chociaż z drugiej strony nie chcę plotek. Chodzi ci o Roberta. Tak. Jest przekonany, że coś nas łączy.
Wybacz, że masz przeze mnie tyle kłopotów. To nie twoja wina, tylko Roberta. Nie ma do mnie zaufania. Wybacz ostre słowa, ale uważam, że jest głupi, skoro nie widzi, że ma tak wspaniałą kobietę. Proszę cię. Nie chciałem sprawić ci przykrości. Po prostu nauczyłem się doceniać ludzi. To miłe, że tak o mnie myślisz. Przyłapałam was. Ty złodziejko. Najpierw zabrałaś mi Roberta, a teraz postanowiłaś odebrać Javiera? Uspokój się. Nie uciszaj mnie. Chcesz uwieść perłę i zostawić mnie na lodzie? Nic z tego. Jeśli spróbujesz sobie ze mnie zakpić, spotkamy się w sądzie. Jesteś w błędzie. Dobrze, że Roberto posłał cię do diabła. Moje cierpienie nie ma dla ciebie znaczenia. Pojadę po Alexisa. Kiedy uspokoisz tę wariatkę, przyjedź cię na nocne czuwanie. Ten skandal był niepotrzebny. Czego się spodziewałeś? Że pomogę ci wsiąść do jej samochodu? Jeszcze nie zwariowałam. Przynajmniej udawaj, że tak jest. Jedźmy. Pójdę po torebkę. Oczekuję, że zachowasz się jak należy i chociaż raz w życiu uszanujesz mój ból. Jesteś moim narzeczonym. Będę cię miała na oku. Gdzie Roberto? Pewnie jeszcze w pracy. Alexis potrzebuje jego wsparcia, a on gdzieś przepadł. Zadzwonię do niego. Trudno mi coś powiedzieć. Doskonale cię rozumiem. Teraz wiem, co czułaś po stracie ojca. Z tą różnicą, że on cię kochał i zdążyliście o wszystkim porozmawiać. To prawda. Zostawił mi pożegnalny list, w którym pisał, ile dla niego znaczyłem. Pamiętam swoją ostatnią rozmowę z ojcem. Przepędził mnie. Nie chciał więcej o mnie słyszeć. Już się nie spotkaliście, ale Octavio przed śmiercią prosił, żebym ci coś przekazała. On cię kochał. Byłeś jednym z jego największych osiągnięć w życiu. Był z ciebie dumny. Powiedział mi to wszystko, zanim się zabił. Tak. Ale byłeś w jego myślach do ostatniej chwili. Przykro mi, że doszło do tego incydentu. Nie obchodzi mnie, co Roberto sobie myśli. Nie chciałbym, żeby miała pani przeze mnie jakieś kłopoty. Zapomnij o tym. Ciociu! Dlaczego nie pukasz? Nie chcesz, żebym widziała, jak się ośmieszasz? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie udawaj. Myślisz, że dotwarzy ci z takim chłoptasiem? Pani Mercedes to piękna kobieta. Każdy mężczyzna byłby dumny, mogąc przebywać w jej towarzystwie. Nie dosyć, że jesteś głupi, to na dodatek ślepy. Ciociu, dzisiaj jest nocne czuwanie przy trumnie ojca. Nie zamierzam płakać po tym kryminaliście. To raczej powód do radości. Tak powiedział przed śmiercią? Przyznał, że byłeś dobrym synem. Chyba nie podejrzewasz mnie o kłamstwo. Daj spokój.
Przecież to wszystko prawda. Weź się w garść. Zrób to dla Ginny i twojego syna. Masz rację. Życie toczy się dalej. Ojciec odszedł, ale ja idę swoją drogą. To mi się podoba. Znowu będę taki jak dawniej. To znaczy? Pracowity, sympatyczny, inteligentny, ale surowy dla kobiet. Uważaj, żebyś nie oberwał. Już czas pożegnać ojca. A Roberta wciąż nie ma. Myślałam, że Perla cię uwielbia, ale po tym, co widziałam, jestem przekonana, że ona kocha Javiera. Skąd wiesz? Stanęła w obronie Javiera. Objęła go i nie obchodziło jej, że sama może zginąć. Niewiele brakowało, a doszłoby do pocałunku. Wygląda na to, że oszukują cię od jakiegoś czasu. Cóż, taka jest prawda. Mówię to z bólem serca. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie. Wszystko jasne. Perla zdradza mnie z Javierem. To przykre, że cierpisz. Nie martw się o mnie. Lepiej powiedz, jak mogę się odwdzięczyć za twoją pomoc. To proste. Wystarczy, że mnie pocałujesz. Nie ma sprawy, zaraz to zrobię. Chodźmy w jakieś spokojniejsze miejsce. Nie mogę, czeka mnie nocne czuwanie przy trumnie Oktawia. W takim razie umówmy się na jutro. Dobrze. Tutaj? Zgoda. Wygląda na to, Perełko, że odbiłam ci męża. Pogrzeby są takie smutne. To prawda, ale trzeba umieć stawić czoło rozpaczy. Życie toczy się dalej. Nie możemy o tym zapominać. Nawet jeśli czasem trzeba iść pod prąd. Jak się masz? Szkoda, że mój tata nie poznał swojego wnuka. Jestem pewien, że we dwóch otoczylibyśmy cię morzem miłości. Myślisz, że ojciec umiałby wykrzesać z siebie choć odrobinę uczucia? Nie do wiary. Co się stało? Nie chodzi o Rosendę. Ona nigdy się nie zmieni. Prostaczka. Chodzi o to, że przez to całe wczorajsze zamieszanie zostawiłam w samochodzie czarne perły. Gdzie masz wóz? W Juvenil. Dziękuję. To pan. O co chodzi? Samochód pani Perły został źle zaparkowany. Dzwonił policjant i prosił, żeby go przestawić. Gdzie Perła? Jeszcze nie przyszła, ale Kristina zostawiła mi kluczyki. Na pewno od wozu pani Perły. Dobrze, zajmę się tym. Może wyślę gońca? To nie będzie konieczne. Octavio naprawdę powiedział, że bardzo kochał Alexisa? Nie, ciebie nie będę okłamywać. Wiedziałem, to do niego niepodobne.
Ale skłamałaś w słusznej sprawie. Przed Alexisem całe życie. Pójdę już. Nie chcę spotkać Roberta. Spróbuj go ignorować. To nie takie proste. Zbyt wiele zostało powiedziane. O, wilku, mowa. Przyszedłem do swojego domu. Chyba nie sądziłaś, że będę czekał, aż ty raczysz stąd wyjść. Mógłbyś się chociaż przywitać. Nie po tym, co mi zrobiłaś. Znowu to samo. Javier powiedział, że cię kocha. Nie zaprzeczysz, że było inaczej. Kocham cię. Nie zaprzeczysz, bo to wszystko prawda. Rzeczywiście. Sama byłam zaskoczona. Nie udawaj niewiniątka. Javier jest we mnie zakochany, ale bez wzajemności. Co chcesz przez to powiedzieć? Chłopak ma problem, bo ja go nie kocham. Przestań kłamać. Mówisz tak, bo jest tu Patricia. Nie mieszajcie mnie do tego. Już wyszła, a ja powtórzę to samo. Nie obchodzą mnie uczucia Javiera. Kłamczucha, idiota, rąbnięta, zazdrośnik, oszustka. Wkurzyłeś mnie, wychodzę. Chcę wiedzieć, kiedy wrócisz. Nie mam ochoty cię więcej spotykać. Krętaczka. Nie przeszkadza ci, że przyszłam? Nie. Ostatnio byłaś w złym humorze. Zauważyłaś? Tak. Mam przez to same kłopoty, dlatego spróbuję się zmienić. Zaczynałaś przypominać swoją panią, Donię Mercedes. Nie chcę być do niej podobna. Będę leżała krzyżem w bazylice i modliła się do świętej Guadalupe, by na to nie pozwoliła. Pójdziesz zanieść jej kwiaty? Tak. Chcę ją poprosić o wybaczenie Perły. A ja poproszę o przyzwoitego mężczyznę, który naprawdę mnie pokocha. Dzień dobry. Przygotuj mi coś do jedzenia. Jestem strasznie głodna. Już. Co tu robisz? Czemu nie zostałaś w domu? Roberto wrócił i pokłóciliśmy się. Dlaczego? Poszło o Javiera, który rzekomo mnie kocha. To prawda? Tak, ale to nie moja wina. A ty? Jak kretynka jestem zakochana w Robercie, ale on uważa, że ja i Javier... Zaczynam mieć tego dosyć. Rozwiodę się z Robertem. Zrobię to. Te perły nigdzie nie mogą zagrzać miejsca. Są gorsze niż jabłko niezgody. Co to? Czarne perły. Skąd je masz? Były w samochodzie perły. Przyniosłem je, żeby... Jak mogłeś? Jesteś złodziejem. Zabrałeś nie swoją własność. Tak zachowuje się tylko złodziej. Nie ukradłem ich, nie rób ze mnie przestępcy. Więc czemu ruszasz czyjeś rzeczy? Nie tak cię wychowałem. Przestań. Nie zmuszaj mnie, żebym powiedział ci kilka ostrych słów. W takim razie czekam na wyjaśnienia. Oby były przekonujące.
Perła zostawiła je w samochodzie. Nie chciałem, żeby znowu zginęły. W porządku. Tylko tyle. Czekasz na oklaski? Dałem się nabrać. Sądziłem, że udało nam się pojednać. Tymczasem ty, nie czekając na wyjaśnienia, oskarżasz mnie o najgorsze. Zrozum. Czasem pomagasz, nie przeszkadzając. Pani Perła jeszcze nie przyszła. Przyszedłem do Guadalupe. Jest tam. Roberto. Cześć. Przyszedłeś pogodzić się z żoną? Nie. Chciałem zaprosić cię na kolację. Dopilnuj moich spraw. Muszę coś załatwić. Guadalupe postawiła na swoim. Dzień dobry. Proszę przyjąć kondolencje. Nie powinien pan dzisiaj przychodzić. Siedzenie w domu nie pomaga. W pracy chociaż przez chwilę zapominam o smutku. Gdzie Guadalupe? Wyszła poprawić makijaż. Masz coś dla mnie? Tak. Chcesz mi coś powiedzieć? Sama nie wiem. Rozumiem. Nie chcę być niedyskretna. Widzę, że i tak nie możesz się powstrzymać. Nie wiem, czy powinnam powiedzieć pani Perle o tym, co widziałam. To znaczy? Był tu pan Roberto i zaprosił Guadalupe na kolację. Co? Mąż pani Perły umówił się z Guadalupe. Zobaczysz, wkrótce będę właścicielką Juvenil. Mówię o całej firmie. Wiem. Jesteś przecież bardzo mądrą kobietą. A właśnie, chciałam cię prosić o dyskrecję. Mówię o incydencie z Rosendą. Muszę dbać o swoją reputację. Rozumiem. Nie ma sprawy. Zdążyłam na obiad? Oczywiście. Widzę, że mamy nowego członka rodziny. Taka duża i taka naiwna. Raul jest kimś więcej. To kochanek twojej matki. Dobrze usłyszałaś. Kochanek. Powiedz, że ta poczwara kłamie. Ale ty jesteś głupia. Sądzisz, że cioteczka powie ci prawdę? Wątpię, by chciała się tak ośmieszyć. Zamknij się, ropucho. Mamo, powiedz, że ona kłamie. Proszę cię. Nikt mnie nie szukał? Nie. Wyobraź sobie, że wczoraj... Dzień dobry. Podać kawę? Skąd ten dobry humor? Zostałam zaproszona na kolację. Kto jest tym szczęśliwcem? Roberto Valderrama. Nie powinnaś przyjmować zaproszenia żona tego mężczyzny. Roberto lada chwila rozwiedzie się z panią Perłą. Wczoraj sam mi o tym powiedział. Jest żonaty, ale już niedługo. Czego chcesz? Umarł twój ojciec. Przyszedłem cię pocieszyć. Wypłakałam już swoje i nie zamierzam uronić więcej ani jednej łzy. Domyślam się, że robisz to ze względu na dziecko. Co? Nieważne.
Przyszedłem powiedzieć ci coś ważnego. Coś nowego? Na ogół bredzisz bez sensu. Udam, że tego nie słyszałem. Mów, o co ci chodzi i wyjdź. Przyszedłem poprosić cię o rękę. Znowu? Mam nadzieję, że tym razem mnie nie odrzucisz. Straciłabyś w ten sposób pieniądze ojca. Pieniądze? Zapomniałaś, że wymienił cię w testamencie? Racja. Zostanę jego jedyną spadkobierczynią pod warunkiem, że za ciebie wyjdę. O co chodzi? Przyszłam cię ostrzec. Przed czym? Przed Rosendą. Robi się coraz bardziej nieznośna. Nie przejmuję się nią. A powinnaś. Ona może zniszczyć twoją reputację. Mówisz o tym incydencie w jadalni? Jak śmie sugerować, że coś cię łączy z twoim pielęgniarzem? Dobrze mówię? Tak. Nie przejmuj się taką bzdurą. Ale powiedz, czy gdybym związała się z młodszym mężczyzną, byłabyś temu przeciwna? Nie jest tak, jak myślę, prawda? Raul, wyjdź. O co ci chodzi? Mówisz o Raulu? Czemu nie? Daj spokój. Spotykanie się z młodszym mężczyzną to co innego niż romansowanie z nastolatkiem. Sugerujesz, że jestem stara. Nie, ale chciałabym, żeby to był ktoś, z kim łączyłoby cię o wiele więcej. Bez przerwy mnie krytykujesz. Nie przyszło ci do głowy, że jestem samotna i niekochana od lat? Po raz pierwszy czuję coś tak przyjemnego do mężczyzny. A mój ojciec? Nie kochałaś go? To był przelotny romans. Ale ja jestem tego owocem. I co z tego? Rozumiem. Widzę, że też nie masz szczęścia w miłości. Ty to powiedziałeś. Było nieźle, ale sama prosiłam się o taki finał. Zdradziłaś juniora? Nie, ale chciałam, żeby kochał mnie bardziej niż swoją żonę. Nie możesz na to liczyć. Już to zrozumiałam. Nie widziałam go od kilku dni. Skąd wiesz, że chodzi o ciebie? To się czuje. Ale jeszcze z nim porozmawiam. Nieważne. Jak ci się układa z Perłą? To już zamknięty rozdział. Tak po prostu? Najlepiej będzie, jeśli się rozwiedziemy. Spotykasz się z kimś? Nie do końca. Ale się umawiasz? Można tak powiedzieć. Niedobrze. Zamiast wyjaśnić nieporozumienia z Perłą, pakujesz się w coś nowego. Mojego małżeństwa już nic nie uratuje. A dla samotnego mężczyzny nie ma lepszego pocieszenia niż piękna kobieta. Mam wrażenie, że to sen. Uważaj, żeby ktoś cię z niego brutalnie nie obudził. Pani Perła ma swój charakter. Zaprzepaściła swoją szansę. Była ze wspaniałym mężczyzną i nie potrafiła go docenić. Ty to co innego? Zadba o jego szczęście.
Nie sądzę. Zobaczysz. Przy mnie niczego mu nie zabraknie. Możemy porozmawiać? Oczywiście, proszę. Przyszedłem cię przeprosić. Naprawdę mi przykro. Przyzwyczaiłem się. Zawsze źle o mnie myślisz. Nie mów tak. Niepotrzebnie się uniosłem. Popełniłem błąd, myśląc... Taka jest prawda. Przykro mi, ale wczoraj odebrał sobie życie. To niemożliwe. Co teraz będzie z pieniędzmi z konta w Szwajcarii? W rolach głównych. Perła. Odcinek 180. Nie wiem, jak Rosenda to przyjęła. Mam tylko nadzieję, że nie wpłynie to źle na ciążę.